Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Kolejny webinar w kooperacji Kancelaria LTCA i firma Hogard. Ja nazywam się Marcin Zarzycki, jestem adwokatem, doradcą podatkowym, partnerem w Kancelarii LTCA. Jest dzisiaj ze mną Jędrzej. Cześć Jędrzej. Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Ja się nazywam Jędrzej Jarzyk, jestem członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającej firmy Hogard. Także za chwilę też więcej dwa słowa o sobie powiem, a teraz oddaję głos Marcinowi. Także drodzy Państwo, we dwójkę jesteśmy. Dlaczego we dwójkę? Dlatego, że kontynuujemy i dalej opowiadamy o przepisach, które już chwilę funkcjonują, ale dalej budzą bardzo duże problemy, bardzo duże wątpliwości, czyli o nowym JPK-u. I dzisiaj w ramach tego nowego JPK-a będziemy się skupiać na zagadnieniu, o które my dostajemy najwięcej pytań od naszych klientów, o zagadnieniu, które budzi najwięcej wątpliwości takich praktycznych, operacyjnych, czyli będziemy mówić sobie w skrócie o tym, o kodach GTU. Kiedy, jakie kody GTU, do czego te GTU służą, w jaki sposób te GTU identyfikować i dlaczego one tak duże problemy praktyczne powodują i generują. To jest jedna rzecz. Ja powiem od tej strony, bym powiedział, prawno-podatkowej, natomiast Jędrzej zaprezentuje dodatkowe swoje narzędzie, które produkowane przez jego firmę informatyczne, które to narzędzie ma na celu uprościć i ułatwić Państwu również analizę Waszych transakcji, analizę Waszej sprzedaży pod kątem tego, jakie kody GTU dopasować, a jeszcze można powiedzieć szerzej, jakie również ocenić kody PKView i klasyfikacje statystyczne CN. Także w tych dwóch wymiarach będziemy się dzisiaj poruszać, ale zanim zaczniemy od części merytorycznej, zanim będziemy mówić o stricte przepisach, o GTU i tak dalej, dwa słowa o nas, dwa słowa o charakterze marketingowo-reklamowym. Ja najpierw powiem o mnie. Ja, tak jak Państwu wspomniałem, pewnie Państwo część już mnie znacie z poprzednich webinarów i spotkań, nazywam się Marcin Zarzycki, jestem doradcą podatkowym, adwokatem i w pierwszej kolejności chciałem Państwa bardzo serdecznie zaprosić i zachęcić do subskrybowania, do oglądania i do lajkowania w każdym obszarze mnie i moich profili społecznościowych. W ostatnim czasie wyruszyliśmy z nowym kanałem na YouTubie, tam sporo ciekawych treści właśnie takich podatkowych, dotyczących różnych bieżących kwestii, opowiadam o tym, co się w podatkach zmienia, co jest najciekawsze, rozmawiam z ciekawymi osobami, prowadzę wywiady, prowadzę dyskusje, także wszystkich serdecznie zapraszam. Tak samo na mój profil na Facebooku, tam również Państwo sporo ciekawych informacji znajdziecie, można prowadzić dyskusję, można rozmawiać, staram się w miarę możliwości i w miarę czasu na wszystkie pytania i wątpliwości również odpowiadać, także zapraszam serdecznie. Dla wszystkich nowych subskrybentów będą też przewidziane promocje, będą przewidziane konkursy, między innymi do wygrania dostępy do naszej platformy Akademia LTCA, gdzie wszystkie webinary, nagrania, szkolenia nasze Państwo znajdziecie. To tyle o mnie, jeszcze dwa słowa o tym, skąd się wywodzę i skąd jestem, a mianowicie, drodzy Państwo, tutaj chciałem powiedzieć dwa słowa o firmie, o kancelarii naszej Akademia LTCA. Nasza kancelaria jest kancelarią doradztwa podatkowego, kancelarią prawną, natomiast w dużej mierze skupiamy się właśnie na aspektach podatkowych. Na rynku już funkcjonujemy prawie 7 lat. Przez te 7 lat udało nam się zbudować dość mocną pozycję doradczą. Doradzamy naszym klientom we wszystkich obszarach dotyczących podatków. Skupiamy się na podatkach dochodowych, skupiamy się na podatku VAT, na cenach transferowych, na podatku u źródła, w tym również w ostatnim czasie bardzo dużo czasu i bardzo dużo energii poświęcamy na doradztwo w zakresie nowego JPK-a, analizy, wprowadzania, wdrażania tak naprawdę JPK-a w wielu firmach, w tym aspekcie bym powiedział takim prawno-podatkowym w aspekcie tego, żeby prawidłowo się do JPK-a przygotować. Nie zajmujemy się kwestiami informatycznymi, to zostawiamy profesjonalistom takim jak Jędrzej i jego firma. Natomiast wracając do naszej kancelarii, bardzo serdecznie Państwa zachęcam do współpracy, do zapoznania się z naszą ofertą. Na rynku, tak jak mówię, trochę już jesteśmy, mamy za sobą spore doświadczenie, grono zaufanych klientów, dużo wygranych spraw, realizujemy też szkolenia, realizujemy projekty szczególne, także no dużo już nie będę reklamował, zapraszam serdecznie.
Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to nasz projekt szkoleniowy, a mianowicie obok kancelarii prowadzimy, również utworzyliśmy w takich celach edukacyjnych naszą firmę, naszą platformę szkoleniową Akademia LTCA. My już od dawna, a teraz jeszcze bardziej skupiamy się głównie na aspekcie szkoleń online'owych, także wszystkie nasze nagrania, szkolenia, webinary znajdziecie Państwo w wersji online. Co tydzień lub kilka razy w tygodniu nowe nagrania, nowe produkty na naszej kancelarii, na naszej stronie się pojawiają. Z każdego oczywiście szkolenia, webinaru dostajecie Państwo certyfikaty, materiały. Mamy bardzo fajną ofertę abonamentową, także zapraszam serdecznie i do usług doradczych, i do usług szkoleniowych, ale oczywiście zapraszam Państwa również do uczestniczenia w naszych webinarach, które regularnie tydzień w tydzień organizujemy o tematyce podatkowej. Webinary są oczywiście bezpłatne, także te czwartki można już sobie na stałe w kalendarzu wpisać. Tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o mnie, o kancelarię, o naszą firmę szkoleniową. Oddaję głos Jędrzejowi, on też dwa słowa chce powiedzieć o tym, czym oni się zajmują i jak oni mogą tutaj Państwu też życie biznesowe ułatwić. Tak, dziękuję serdecznie Marcin, ja już przejdę do paru słów o Hogacie, o mnie, o naszym doświadczeniu, postaram się Państwa nie zanudzić i nie przedłużać. Króciutko, tylko żeby Państwu naświetlić, kim jestem, jakie mam doświadczenie, czym jest firma Hogart, jak długo jest na rynku, jakie są specjalizacje, którymi się możemy pochwalić, tak? Pierwsza zasadnicza sprawa to są systemy ERP, systemy finansowo-księgowe. To jest coś, od czego cała firma rozpoczęła działalność 28 lat temu. Przez lata nabyliśmy różne inne kompetencje, które są związane z systemami ERP. W szczególności staliśmy się firmą programistyczną, która pisze rozwiązania. To w naturalny sposób wypłynęło z tych systemów ERP, ponieważ jesteśmy dostawcą systemów Oracle czy Infor. Świadczymy usługi też dla SAP-a. Wiele z tych systemów korporacyjnych, jeśli chodzi o to dostosowanie do polskich przepisów prawnych, wymaga tego dostosowania i wymaga do tego wsparcia specjalistycznego przez polską firmę, która się na tym zna. My się właśnie na tym znamy, zajmujemy się tym od lat i stąd też ta nasza część programistyczna nam wyrosła wiele lat temu. Przez lata tutaj żeśmy dużo rozwiązań zrobili w tym obszarze. Oczywiście wszelkiego rodzaju potrzeby raportowe w dziale finansowym. Siłą rzeczy też przez lata żeśmy rozwinęli tutaj nasze kompetencje w zakresie systemów BI, systemów raportowania, a także systemów do planowania i budżetowania. Finanse z tym są bardzo ściśle związane. Wiadomo, że w każdym roku powstaje plan budżetowy. Tutaj takie narzędzia jak IBM Planning, to są te, które są często stosowane przez duże korporacje. Mamy tutaj potężne kompetencje i nasze doświadczenie w tym obszarze, czy dla grupy Accor, czy dla firmy Thyssen. To są wdrożenia, gdzie takie procesy planowania i budżetowania wdrażaliśmy. Ponieważ, tak jak wspomniałem, świadczymy usługi w obrębie różnego rodzaju systemów ERP, systemów BI, siłą rzeczy jesteśmy bardzo mocnym integratorem, czyli jeżeli pewne dane trzeba z jednego miejsca przesypać do drugiego, gdzieś systemy ze sobą połączyć, powiązać, to są takie naturalne obszary naszych działalności. No i co za tym idzie, oczywiście dzisiaj, w dzisiejszych czasach, gdzie wszystko automatyzujemy, robotyzujemy, to także jest coś, z czym jesteśmy za pan brat. No musimy to automatyzować, musimy minimalizować pracę ręczną za pomocą tworzenia tak zwanych robotów software'owych. Na tym też się znamy, bardzo dużo takich automatyzacji w obrębie na przykład automatycznego rozliczania wyciągów bankowych, czy w zakresie właśnie automatyzacji raportowania dla Ministerstwa na przykład Zdrowia, gdzie jesteśmy jednym z liderów rozwiązań w tym zakresie na rynku. No i oczywiście to, co istotne, ponieważ prowadzimy projekty od lat, jesteśmy grupą project managerów, czasami nas też do tego zewnętrzne firmy wynajmują, żebyśmy prowadzili jakieś projekty, nawet nie własne, tylko zewnętrzne, jako kierownicy projektów. No i to, co na koniec, to to, że oczywiście znając różnego rodzaju technologie, to tutaj także świadczymy wsparcie w zakresie maintenance'u, utrzymania różnego rodzaju rozwiązań w takich większych firmach, korporacjach, które to outsourcują. Także tyle, jeśli chodzi o nasze kompetencje. Krótko w liczbach już to powiedziałem, 28 lat na rynku,
ponad 4000 zrealizowanych projektów. Właściwie to już w którymś momencie przestaliśmy liczyć, jak dużo ich jest. Zespół 40 doświadczonych programistów, konsultantów, doświadczonych, ponieważ średnie doświadczenie w naszym zespole to 5-7 lat. No i to, co bardzo mocno związane z dzisiejszą tematyką, czyli aplikacji, które odpowiadają na polskie wymogi ustawodawcze, prawne, to już 27 takich różnego rodzaju dodatkowych modułów, aplikacji, które żeśmy zbudowali, które stanowią wsparcie dla korporacyjnych systemów ERP, ale nie tylko, tak? I jeśli chodzi o nasze referencje, naprawdę dużo tych klientów jest, idą w setki, natomiast oczywiście tu takie grubsze firmy żeśmy wymienili po to, żeby nas pokazać od tej strony, natomiast też mniejsze i średnie firmy są naszymi klientami, także to nie po to, żeby Państwa tutaj odstraszać, tylko żeby pokazać, że także z tymi bardzo dużymi sobie radzimy. No i to, co ja tutaj zawsze teraz robię ostatnio, to dopisuję naszego najnowszego klienta KPMIG. Mogę to napisać, ponieważ mamy w umowie napisane, że mamy prawo do pochwalenia się tym wyborem. KPMG wybrało nas po to, żebyśmy w zakresie systemu ERP dostosowywali go do polskich wymogów prawnych w zakresie właśnie obrotówki, wydruku kont, rejestrów, właśnie JPK i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Myślę, że to najlepsza rekomendacja, że znamy się na tym obszarze. Tyle, jeśli chodzi o mnie i o tą część marketingową. Już oddaję Marcinowi głos, który gdzieś tu włączył, nie popędza, żebym Państwa nie zanudził, i słusznie. Dziękuję ślicznie, oddaję Marcinowi głos i w tej drugiej części Państwu postaram się opowiedzieć i przybliżyć nasze najnowsze rozwiązanie, czyli wyszukiwarkę kodów GTU, które ma pomóc w wyszukiwaniu właśnie, jakie produkty, na jakie powinny być kody GTU mapowane. Oddaję głos Marcinowi, dziękuję. Dziękuję, Jędrzej, absolutnie nie popędzam, nie chciałbym, żebyś to tak odbierał, już się włączyłem, bo widziałem, że kończysz, natomiast wiadomo, część marketingowa bardzo ważna, postaramy się ją skracać oczywiście, ale nie zawsze wychodzi, no ale cóż, już nie ma co przedłużać, drodzy Państwo, idziemy sobie, przechodzimy do części merytorycznej, czyli przechodzimy sobie do kodów GTU, do nowego JPK, nowych oznaczeń, jak to wygląda, na czym to polega, z czym to się je, ja już Państwu będę wszystkie szczegóły tutaj po kolei zdradzał. Od czego sobie zaczniemy? No już nie będę dzisiaj mówił ogólnie o tym, że nowy JPK wszedł w życie i jak te zmiany wyglądają, bo to już w miarę wszyscy, mam nadzieję, wiemy. Wiemy, że zostały ten JPK połączona, część deklaracyjna z ewidencyjną. Wiemy, że w części deklaracyjnej dużo się nie zmieniło. Natomiast wiemy jednocześnie, że największe zmiany i największe problemy, no to pozostały i są tak naprawdę w części ewidencyjnej. W części ewidencyjnej, gdzie ustawodawca przymusił nas do stosowania tak jakby nowych oznaczeń dotyczących dokumentów, nowych oznaczeń dotyczących towarów, dotyczących usług, czyli transakcji sprzedażowych, jak również nowych oznaczeń samych transakcji, tak jak transakcje z podmiotami powiązanymi, czy wreszcie transakcje dotyczące na przykład objęte mechanizmem podzielonej płatności, także sporo nowych rzeczy. Dzisiaj skupiamy się na jednym temacie, który w mojej ocenie budzi najwięcej problemów, najwięcej kontrowersji i temacie, który rzeczywiście spędza księgowym, działom operacyjnym sen z powiek w ostatnim czasie, czyli o temacie oznaczeń GTU. Co to są w ogóle te oznaczenia GTU, na czym one polegają i czego one dotyczą? Otóż, drodzy Państwo, mówiąc w największym skrócie, po co są oznaczenia GTU? Oznaczenia GTU są po to, że Ministerstwo Finansów, tworząc czy redagując te nowe przepisy, wyszło z takiego założenia, że jest szereg, grupa różnych rodzajów transakcji, które są szczególnie narażone na nadużycia w podatku VAT, czyli wyselekcjonowano takie grupy towarów, takie grupy usług, w których no najczęściej zdarzają się jakieś nieprawidłowości, najczęściej zdarzają się elementy, gdzie podatnicy albo VAT nie płacą, albo VAT wyłudzają, albo generalnie te transakcje są ryzykowne. No i w związku z tym, że takie grupy zostały, takie towary, usługi zostały wyselekcjonowane, no to też postanowiono, że podatnicy w nowym JPK-u powinni te towary, usługi w specjalny sposób oznaczać. Po co mają je oznaczać? Otóż po to, żeby organy podatkowe miały większą łatwość i swobodę w ocenie, analizie, identyfikacji, czy podatnicy takie transakcje w ogóle dokonują, a w konsekwencji, żeby mieli łatwość, żeby organy miały większą łatwość
w kontroli tychże podatników, weryfikacji ich rozliczeń i sprawdzaniu, czy te transakcje wrażliwe, to nazwijmy, no, są problematyczne u tych podatników, czy nie. No i to wynikiem takiego działania, wynikiem tego obowiązku wprowadzono obowiązek oznaczania określonych transakcji kodami GTU. Kodami GTU, jak Państwo tutaj widzicie, o numerkach od 01 do 13, czyli 13 mam potencjalnie rodzajów transakcji, które w nowy sposób będą oznaczane. I tutaj od razu muszę zaznaczyć, ten 13 możemy podzielić na dwie grupy. GTU od 01 do 10 to są oznaczenia towarowe, czyli dotyczące sprzedaży towarów, natomiast GTU 11, 12 i 13 to są oznaczenia usługowe, czyli do konkretnych transakcji usługowych. I my zaraz będziemy sobie o tym GTU szczegółowo rozmawiać, natomiast jeszcze muszę powiedzieć takich parę uwag ogólnych. I te uwagi ogólne, jak również szczegóły, o których za chwilę, ja przedstawię Państwu na początek na bazie przepisów i informacji ogólnodostępnych, natomiast w drugiej kolejności przedstawię na bazie pytań, wątpliwości, które po pierwsze do nas klienci zgłaszają, po drugie pytań, wątpliwości, które zgłaszane były na przykład podczas naszych poprzednich webinarów, spotkań, czy wreszcie pytań, wątpliwości, które podatnicy kierowali bezpośrednio do Ministerstwa Finansów. Natomiast zaczynając od tej części ogólnej, powiedzmy przepisowej i wynikającej z objaśnień, to pierwsza najważniejsza uwaga i jedno z najczęstszych pytań, które się pojawia, no to jest taka, gdzie i jak my to GTU oznaczamy. I tutaj pierwsza rzecz jest taka, że podkreślam Państwu bardzo wyraźnie, GTU dotyczy tylko strony sprzedażowej, czyli ja jako nabywca towaru usługi, nawet jak kupuję towar usługę, który mieściłby się w GTU, żadnych obowiązków nie mam, żadnych oznaczeń robić nie muszę. Tylko po stronie sprzedaży to GTU będzie oznaczane. Pierwsza rzecz. Druga rzecz, to GTU nie jest oznaczane na żadnym dokumencie. To też często się pytają klienci, czy to GTU na fakturze. Nie, absolutnie GTU nie oznaczamy na fakturze. Oznaczenie GTU jest w samym pliku JPK. Czyli ja muszę oczywiście mieć dokument sprzedażowy, na przykład fakturę, natomiast na samej fakturze oznaczenia być nie musi, ale tą fakturę muszę w specjalny sposób w JPK-u oznaczyć, czyli muszę dopasować do tej faktury odpowiedni kod GTU. Zaraz powiem, o jakich fakturach tutaj, jakich dokumentach sprzedażowych my mówimy, natomiast zacznę tak nietypowo od tego, gdzie my tego GTU oznaczać nie będziemy. I tutaj mamy takie trzy elementy, bardzo ważne. Po pierwsze, jak najbardziej nie oznaczamy tego GTU, to co wspomniałem, na fakturach, dokumentach zakupowych, więc po stronie zakupów nie ma GTU i co ważne, nie ma GTU również po stronie zakupów z zagranicy. Czyli na przykład jeżeli ja mam import usług czy wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, to ja z tego tytułu wystawiam dokument wewnętrzny, gdzie wykazuję VAT należny, VAT naliczony i na takim dokumencie wewnętrznym również tego GTU oznaczać nie będziemy. Czyli strony zakupowej nie dotyka i w wymiarze krajowym, i w wymiarze zagranicznym. Druga rzecz to są dokumenty wewnętrzne, czyli tutaj również GTU nie będziemy oznaczać na jakichkolwiek dokumentach wewnętrznych, na przykład na fakturze czy innym dokumencie wewnętrznym dotyczącym nieodpłatnego przekazania. I trzecia wreszcie rzecz, GTU nie oznaczamy na zbiorczych informacjach z kas rejestrujących. Tutaj gwoli przypomnienia tylko powiem, że do JPK, do VAT-u my nie dajemy każdego poszczególnego paragonu, tylko ujmujemy całą sprzedaż fiskalną na podstawie raportów zbiorczych, raportów okresowych. Tak, i dla takich raportów okresowych zostało w JPK-u przewidziane odrębne oznaczenie RO i jeżeli już mamy raport okresowy, to do tego raportu okresowego, dzięki Bogu, nie musimy oznaczać jeszcze GTU, bo to już by było wyciąganie poszczególnych paragonów i dopasowywanie GTU. Tego robić nie musimy, czyli mamy takie trzy podstawowe wyłączenia. Natomiast jeżeli chodzi o samo oznaczenie GTU, to oczywiście w ten sposób oznaczamy faktury sprzedażowe. I tutaj od razu Państwu zaznaczam, faktury sprzedażowe niezależnie od tego, czy to są faktury do podmiotów krajowych, czy do podmiotów zagranicznych, więc wszystkie faktury sprzedażowe w ten sposób muszą być oznaczone. Po drugie, faktury zaliczkowe, więc jeżeli mamy fakturę zaliczkową, do której później będzie końcowa i dotyczy ta sprzedaż towaru, usługi objętej GTU, to taką fakturę zaliczkową też tym GTU będziemy oznaczać w JPK-u. Po trzecie, faktury korygujące, czyli tak samo, jeżeli do sprzedaży objętej GTU jakaś korekta się pojawia i jest faktura korygująca, również GTU oznaczamy.
I wreszcie faktury uproszczone, czyli tutaj o, świeża sprawa, bo dosłownie wczoraj zostały wydane objaśnienia Ministerstwa Finansów odnośnie, przedwczoraj tak naprawdę, odnośnie faktur uproszczonych i w tym zakresie, no mówiąc w skrócie, na dzień dzisiejszy robić nic nie musimy, natomiast od 1 stycznia 2021 będziemy faktury uproszczone, czyli te paragony z NIP-em tak naprawdę wyciągać z raportów okresowych, będziemy je ujmować jako odrębnie jako faktury i wówczas do tych faktur uproszczonych też będziemy musieli GTU stosować. Dwa pytania, które jeszcze się bardzo często pojawiają. Pierwsze, co w przypadku, jeżeli ja dokonuję sprzedaży na paragon, a potem do paragonu wystawiam fakturę? No tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy nowy obowiązek, czyli do takiej faktury do paragonu my musimy dać w JPK-u nowe oznaczenie, oznaczenie FP, to jest jedna rzecz, ale druga, ja raportu fiskalnego z kasy rejestrującej nie oznaczam GTU, ale już fakturę do paragonu muszę GTU do niej dopasować. Więc do faktur do paragonu GTU jak najbardziej tak. I druga rzecz, refaktury, no tutaj to raczej sytuacja jest prosta, bo refakturowanie, wystawienie refaktury jest traktowane z perspektywy VAT-u jak normalna sprzedaż, jak wystawienie faktury, a więc do refaktur GTU również stosować w tym przypadku będziemy, jeżeli ta usługa czy towar, który refakturuje, pod GTU wchodzić powinno. Czyli to są takie podstawowe, najważniejsze informacje, jeszcze nie przechodząc do analizy poszczególnych kodów GTU, jak z tym GTU powinniśmy postępować. Natomiast tak jak wspomniałem, poza tym, że ja dam te podstawowe informacje, to powiem Państwu też kilka słów o pytaniach, które najczęściej się od naszych klientów pojawiają. I tak mamy po kolei. Czy brak określenia GTU rodzi obowiązek oznaczania reszty kodów? Czyli rozumiem, że tutaj chodzi o kody dotyczące dokumentów czy kody dotyczące transakcji, tak jak TP czy MPP. No i tu muszę powiedzieć w skrócie, pamiętajcie Państwo, że kody wszystkie w nowym JPK-u, one mogą występować ze sobą razem, ale mogą też występować niezależnie. Czyli może być taki przypadek, że ja sprzedaję złom do podmiotu powiązanego i wtedy oznaczam i GTU do złomu, i oznaczenie TP transakcyjne jako podmiot powiązany, ale może być też tak, że ja do podmiotu powiązanego sprzedaję, nie wiem, towary, materiały spożywcze. Materiały spożywcze nie są objęte GTU, więc GTU nie będzie, ale będzie oznaczenie TP, bo jest transakcja z podmiotem powiązanym. Więc odpowiadając wprost na to pytanie, brak oznaczenia GTU nie zwalnia nas z obowiązku weryfikacji, czy inne kody, kody transakcyjne, kody dotyczące dokumentów nie powinny znaleźć zastosowania. Jedna rzecz. Druga rzecz, czy ujmowany w ewidencji dokument może posiadać więcej niż jedno oznaczenie? No to już odpowiedzieliśmy, oczywiście, że może. Tak naprawdę, jeżeli ja sprzedaję na jednej fakturze 20 towarów, to może być ta faktura może być objęta 20 oznaczeniami GTU. Jeszcze sprzedaję podmiotowi powiązanemu, to jeszcze będzie TP, jeszcze na przykład jest obowiązkowy split payment, to jeszcze będzie MPP. Więc tych oznaczeń do jednego dokumentu może być naprawdę bardzo dużo. Czy w związku z wdrożeniem nowego JPK-a oznaczenie GTU 13 od 1 do 13 należy umieszczać na fakturach? No bardzo częste pytanie, ja już o tym wspomniałem, tu jedną rzecz dodam. Od razu, drodzy Państwo, mówię, GTU nie oznaczamy na fakturach, GTU oznaczamy w JPK-u, więc na fakturze nie mam takiego obowiązku. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście nie mam takiego obowiązku, ale nikt mi tego nie zabroni. Jeżeli ja bym chciał umieszczać GTU na fakturach, czy wewnętrznie tego potrzebuję, czy potrzebuję tego, bo kontrahent by sobie tego życzył i tak wynika z umowy, jak najbardziej mogę GTU oznaczać na fakturze, ale nie mam takiego obowiązku. Czy sprzedawca odpowiada za przekazanie informacji nabywcy o GTU? Nie, nie odpowiada. Sprzedawca nie musi takich informacji przekazywać, natomiast może to zrobić. Dobrowolne jest to, a nie obowiązkowe. Jaka jest odpowiedzialność za określenie GTU lub innych oznaczeń? No już to jest bardzo szeroki temat. No tutaj ja już na webinarach ogólnych dotyczących JPK-a o tej odpowiedzialności mówiłem. Tu powiem tylko krótko. Za błędy w JPK-u jest odpowiedzialność i to jest odpowiedzialność zarówno podatkowa, finansowa, czyli to można powiedzieć w skrócie, to może być to 500 zł za każdy błąd, ale może być to też odpowiedzialność karno-skarbowa za błędy w JPK-u, czyli błędy w księgach. Więc tutaj odpowiedzialność i finansowa spółka, i karno-skarbowa, zarząd, osoby zajmujące się finansami. I tutaj podkreślam Państwu, że ta odpowiedzialność przy kodach GTU może być trojaka. Czyli po pierwsze,
mogę mieć odpowiedzialność, kiedy nie oznaczę GTU, a powinienem to zrobić. Po drugie, mogę mieć odpowiedzialność, kiedy oznaczę GTU, a nie powinienem tego zrobić. I wreszcie trzecia, kiedy oznaczę GTU, a okaże się, że to powinno być inne GTU. Więc każdy błąd z tym GTU związany może prowadzić do odpowiedzialności, bo każdy błąd będzie prowadził do tego, że ten JPEG nie będzie wystawiony, wypełniony do końca prawidłowo. Co jeszcze mamy? Czy jeżeli sprzedaję towar, usługę, dla których GTU nie ma zastosowania, czy odznaczam ten fakt w JPEG-u? Druga część pytania, czy muszę stosować pozostałe, już odpowiedziana. Natomiast na pierwszą część odpowiadam nie, nie muszę. Muszę w JPEG-u oznaczyć, jeżeli GTU ma zastosowanie, natomiast jeżeli do danej transakcji GTU nie ma zastosowania, ja w żaden specjalny sposób tego w JPEG-u odznaczał nie będę. Kolejna rzecz, to jest już takie pytanie o przepisy przejściowe, ale też istotne, czyli faktura zaliczkowa we wrześniu, a dostawa i faktura końcowa w październiku. Czy stosujemy GTU? Otóż, drodzy Państwo, nowe przepisy o JPEG-u, w tym nowe przepisy o GTU, one weszły w życie 1 października, więc one mają zastosowanie do wszystkich zdarzeń gospodarczych po 1 października. Z perspektywy VAT-u natomiast, z perspektywy oznaczeń, tą kluczowym elementem determinującym, czy stosuje stare przepisy, czy nowe, będzie w tym przypadku moment powstania obowiązku podatkowego. Więc jeżeli obowiązek podatkowy powstał we wrześniu, to nie oznaczam GTU. Jeżeli w październiku, to oznaczam. I przechodząc do naszego przykładu, on jest ciekawy, dlatego że tu będzie sytuacja następująca. Faktura zaliczkowa we wrześniu, która wygenerowała powstanie obowiązku podatkowego we wrześniu, nie będzie oznaczona GTU, ale faktura końcowa w październiku, która wygeneruje powstanie obowiązku podatkowego w październiku, już oznaczona GTU być powinna. Więc mamy dwie faktury do tej samej transakcji, jedna oznaczona GTU, a druga nieoznaczona. Refaktury, no to już powiedziałem Państwu, jeszcze raz podkreślę, do refaktur stosujemy GTU, jeżeli to, co refakturujemy, GTU podlega. Faktury uproszczone. Tak jak powiedziałem, na dzień dzisiejszy nie, na dzień dzisiejszy, czyli w okresie październik, styczeń, faktury uproszczone, czyli paragony z NIP-em idą do JPK po raportach okresowych, czy nie oznaczamy GTU, od 1 stycznia 2021 będziemy faktury uproszczone wyciągać z raportów okresowych, osobno ujmować i wtedy GTU będzie miało zastosowanie. Kolejna rzecz, faktury wystawione dla osób fizycznych. Czy podlegają oznaczeniu GTU? No tutaj podkreślam, tak jak mówiłem, faktura dla osoby fizycznej, czy to sama w sobie faktura, czy faktura wystawiona do paragonu, będzie podlegała oznaczeniu GTU, czyli paragon fiskalny nie, ale faktura już tym oznaczeniom podlegać jak najbardziej będzie. Kolejna rzecz, czy jeżeli faktura sprzedażowa obejmuje dwie lub więcej pozycji, dla których zastosowania znajdą różne GTU, czy oznaczenia te wprowadzamy względem każdej pozycji faktury? Odpowiedź brzmi tak, tylko nie rozbijamy tego w JPEG-u, czyli nie sztucznie nie dzielimy tej faktury na 5 pozycji, tylko dajemy tą fakturę raz i dopasowujemy do niej wszystkie oznaczenia GTU, które powinny mieć do niej zastosowanie. Nie ma takiego trybu, że ja sobie wybieram to GTU jedno czy dwa, które uważam, że są najważniejsze i oznaczam. Jeżeli są różne towary, różne oznaczenia GTU, to do tej faktury te wszystkie oznaczenia powinny zostać zastosowane. Kolejna rzecz, czy konieczne jest oznaczenie grupy towarów GTU dla sprzedaży towarów z załącznika 15 poniżej 15 tysięcy? Ja tutaj słowo tylko dodam, że oczywiście w ramach kodów GTU mamy też takie kategorie towarów, które pokrywają się z załącznikiem 15, czyli z załącznikiem dotyczącym obowiązkowego split paymentu. I tu jest różnica, bo o ile w obowiązkowym split paymencie, żeby on miał zastosowanie, to musi być towar, usługa z załącznika 15 i faktura musi przekraczać 15 tysięcy, o tyle w przypadku GTU nie ma znaczenia żadnego wartość. Więc wystarczy, że jest towar, usługa, czy towar tutaj głównie z załącznika 15, nawet za jedną złotówkę, już to GTU będzie miało zastosowanie w tym przypadku. Kolejna rzecz, już kończymy z tymi pytaniami, ale tu sporo jest takich ciekawych kwestii. Czy GTU służą do oznaczenia nieodpłatnego przekazania towarów? To już wspomniałem Państwu, nieodpłatne przekazanie towarów dokumentowane dokumentem wewnętrznym. Do dokumentów wewnętrznych GTU w tym zakresie stosować nie będziemy.
I ostatnie pytanie, zanim przejdziemy już do omawiania poszczególnych GTU, to jest pytanie takie, czy kody grup towarów i usług, które służą do oznaczenia pozycji w ewidencji sprzedaży, należy stosować również do transakcji skutkujących pojawieniem się VAT należnego, czyli transakcji zakupu oczywiście. Tutaj to są transakcje, o czym my tu mówimy. Mówimy oczywiście na przykład o imporcie usług czy WND, kiedy wystawiamy dokument wewnętrzny, zazwyczaj VAT należy nam się pojawia. Ja tutaj z dużą stanowczością mówię, to jest poparte również tym, co mówi ministerstwo, do transakcji zakupu skutkujących pojawieniem się VAT-u należnego, kodów GTU stosować nie będziemy, koniec, kropka, duży wykrzyknik, także do WNT, do importu usług nie będzie to miało zastosowania. Tyle, jeżeli chodzi o część ogólną, a teraz przechodzimy sobie już płynnie do części szczegółowej, czyli ja pokrótce powiem Państwu o kodach GTU 01 do 13, ale zanim ja powiem o tych kodach i zanim się tutaj wdamy w szczegóły, to jedna uwaga o charakterze ogólnym, na co Państwo już pewnie wiecie, ale na co ja muszę też bardzo wyraźnie zwrócić uwagę, że tu nie mamy sytuacji takiej, co do zasady, że mamy podaną nazwę towaru. Tutaj mamy towar, ale mamy też odniesienie do klasyfikacji statystycznej. Czy to do klasyfikacji statystycznych CN, czyli nomenklatury scalonej CN dotyczącej towarów, czy klasyfikacji PKW dotyczącej usług. I tak naprawdę, żeby prawidłowo podejść do nowego JPK, prawidłowo podejść do oznaczeń GTU, to my musimy wykonać czynności kilka. Czyli tak naprawdę ja muszę najpierw ocenić, zanalizować moją sprzedaż, zobaczyć, jakie mam towary, usługi, natomiast następnie do tych towarów, usług muszę dopasować określone klasyfikacje statystyczne, czyli klasyfikacje CN, klasyfikacje PKW, a potem, jak już mam towar, mam klasyfikację statystyczną, to zweryfikować, czy ten towar w takiej klasyfikacji statystycznej w jakieś GTU mi wchodzi. I dopiero wtedy mogę to prawidłowo oznaczyć. Tutaj oczywiście w tym zadaniu w dużej mierze, w takiej podstawowej działalności na pewno pomoże to narzędzie, które zaprezentuje Jędrzej, czyli narzędzie dotyczące wyszukiwarki kodów GTU, natomiast będzie też sporo sytuacji, czy będzie też sporo przypadków tak szczegółowych i tak specjalistycznych, czy tak nietypowej sprzedaży, kiedy wymagana będzie albo A, bardziej szczegółowa analiza i tutaj polecam usługi naszej kancelarii, natomiast nawet mogą się zdarzyć takie sytuacje, kiedy i ogólna analiza i szczegółowa analiza dalej będą budziły wątpliwości. Przykładem klasycznym mogą być tutaj usługi niematerialne, na przykład usługi doradcze, co jest, co nie jest usługą doradczą, albo head office. I w takim przypadku jedyną drogą, którą będziemy mieli, to żeby mieć 100% pewność odnośnie klasyfikacji statystycznej, a w konsekwencji pewność odnośnie ujęcia do GTU, do JPK, będzie tylko uzyskanie urzędowego potwierdzenia. I to urzędowe potwierdzenie będziemy mogli dostać w dwóch trybach, czyli albo zwrócić się z wnioskiem o informację z GUS-u, czyli o wykładnię przez Główny Urząd Statystyczny, jak to powinno być klasyfikowane, albo będziemy mieli możliwość skorzystania z tej nowej instytucji od tego roku funkcjonującej, czyli uzyskania wiążącej informacji stawkowej. Wiążącej informacji stawkowej, w ramach której organ nam powinien powiedzieć, jak dany towar, usługa powinny być klasyfikowane, a w konsekwencji jaka na przykład jest stawka VAT-u. Natomiast te WIS-y tak naprawdę główną ich rolą będzie właśnie dopasowanie klasyfikacji statystycznej również na potrzeby JPK. Więc nigdy to łatwe, proste nie będzie. I Państwa teraz pewnie ulubiony tekst powiem, tekst doradców, czy tekst nawet organów podatkowych, każda sytuacja powinna być rozpatrywana indywidualnie. Czyli nie ma jakiegoś takiego złotego środka, że wszystko my jednym zamachem zrobimy. Każdy przypadek musimy zrobić indywidualnie, ocenić, zaklasyfikować i dopasować do niego GTU. Natomiast zrobić to musimy, bo tak jak Państwu wspomniałem, brak tej klasyfikacji, brak dopasowania GTU równa się, może się równać dość szeroki zakres odpowiedzialności. Ale już przechodzimy do GTU tym miłym wstępem. Zaczynamy sobie od GTU 01. Alkohol, tutaj zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli ja sprzedaję, jeżeli ja handluję alkoholem, no to GTU 01 muszę oznaczyć. Tu mamy kategorię szeroką, alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie. I tu zwróćcie Państwo uwagę, mamy odniesienie do przepisów o podatku akcyzowym. My na potrzeby naszych szkoleń, na potrzeby webinarów
pokusiliśmy się o to, że tutaj dalej mamy jeszcze rozpisane poszczególne te kategorie tego alkoholu z informacjami i z kodami CN. Te kody CN też znajdziecie Państwo w wyszukiwarce Jędrzeja, także jeżeli mamy taki rodzaj alkoholu, sprzedajemy go czy refakturujemy, to GTU 01 powinniśmy oznaczyć. Z perspektywy takiej praktycznej, jakie pytania się pojawiają? No dwa ostatnio najczęściej nam się pytania zdarzały. Pierwsze pytanie, co z usługami gastronomicznymi? Czyli co w przypadku, jeżeli ja wystawiam fakturę, czy świadczę usługę gastronomiczną i w ramach tej usługi gastronomicznej ja sprzedaję alkohol? No tutaj odpowiedź jest prosta. Jeżeli jest to usługa gastronomiczna, to nie ma GTU. Dlaczego? Bo przepis dotyczy dostawy towaru, czyli dostawy napojów alkoholowych, a nie świadczenia kompleksowej usługi gastronomicznej. Więc sama usługa gastronomiczna, nawet z alkoholem, w GTU nam nie wejdzie. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że mam fakturę i dwie pozycje, jedna usługa gastronomiczna, a druga sprzedaż napojów alkoholowych, to wtedy to oznaczenie może się pojawić. Przy samej gastronomii takiego ryzyka raczej być nie powinno. I druga rzecz, to są środki do dezynfekcji, które również no tutaj akurat na tym przykładzie zawierają 75% alkoholu. Czy takie środki do dezynfekcji oznaczamy GTU? Tutaj były dyskusje, ale już ministerstwo się też wypowiedziało, w tym zakresie GTU nie oznaczamy. Przepis mówi o napojach alkoholowych, a nie o innych środkach z alkoholem, więc no, można na siłę powiedzieć, że taki płyn do dezynfekcji może być napojem dla kogoś, nie polecam oczywiście, ale generalnie tych środków do dezynfekcji GTU 01 oznaczać nie będziemy. To jest GTU 01. Teraz GTU 02, czyli drodzy Państwo paliwa. No i tutaj już jest bardzo szeroka kategoria. Zwróćcie Państwo uwagę, mamy tutaj benzyny, mamy gaz płynny, oleje napędowe, oleje opałowe i tak dalej. Więc bardzo szeroka kategoria i tutaj znowu proszę zwrócić uwagę, mamy odniesienie, tak jakby możemy to spróbować zaklasyfikować według różnych kodów CN. Więc ja Państwu też tutaj wrzuciłem te szczegółowe informacje dotyczące paliw, dotyczące gazu płynnego, odniesienie do kodów CN, jak mniej więcej powinno być to klasyfikowane. Natomiast musimy pamiętać, sprzedajemy, handlujemy paliwami, to w tym przypadku ten kod GTU 02 powinien nam się znaleźć, powinien on być, mieć zastosowanie. W tym również, bo to pytanie też mi się pojawiało, jeżeli ja nie handluję paliwem, ale kupuję jakieś, nie wiem, gaz czy cokolwiek i go refakturuję. No już abstrahuję tutaj od kwestii koncesji, zezwoleń i tak dalej, ale przy refakturowaniu paliwa też kod GTU 02 powinien znaleźć zastosowanie. Ciekawa kwestia taka mi się pojawiła wczoraj dosłownie, a mianowicie pytanie klienta, co w przypadku, jeżeli ja butlę z gazem sprzedaję, tak? Czy jest GTU 02, czy nie? No oczywiście wszystko zależy od tego, jak to jest nazwane i co ja realnie sprzedaję, czy butlę, czy gaz w butli, natomiast co do zasady, jeżeli to jest sama butla na gaz, to w takim przypadku oznaczenia GTU 02 być nie powinno. Idziemy dalej, a tu jeszcze mamy kolejne pytanie, to już była odpowiedź, ja odpowiem na nie jeszcze raz. Czy w przypadku importu lub wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, paliw, będzie obowiązek stosowania GTU? No to już Państwu mówię, co do zasady nie, mówimy tutaj o sprzedaży, a nie o zakupach, więc przy imporcie WNT oznaczenie GTU 02 nie powinno znaleźć zastosowania. GTU 03, kategoria pokrewna z poprzednią, czyli pokrewna z GTU 02, tam mieliśmy paliwa, tu mamy oleje, oleje opałowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, więc też zwróćcie Państwo uwagę, znowu odniesienie do ustawy szczególnej, odniesienie do podatku akcyzowego, mamy tutaj oczywiście wymienione te oleje, czyli mamy olej smarowy, pozostałe oleje, preparaty smarowe i też podałem Państwu kody CN, które tutaj mogą mieć zastosowanie, więc jeżeli mamy sprzedaż, odsprzedaż olejów opałowych, to tutaj też to GTU może nam się pojawić. Tutaj jest ciekawa rzecz, czyli zwróćcie Państwo uwagę, czyli mamy określone kody CN, ale mamy też wyłączenia, więc w tym kodzie tutaj jak najbardziej tak, ale z wyłączeniem kodu takiego i takiego, więc też musimy zwrócić na to uwagę. W tym przypadku, jeszcze raz to podkreślę, szczegółowa analiza konkretnego przypadku, bo mogą być dwa podobne do siebie, zupełnie zbliżone charaktery sprzedaży, dwa podobne rodzaje tych olejów, jeden będzie
drodzy Państwo, objęty GTU, a drugi objęty nie będzie, bo na przykład jest tutaj, nie wiem, smarem plastycznym, czyli preparat smarowy jest, ale smar plastyczny już nie jest, więc ja tutaj muszę bardzo dokładnie, szczegółowo zweryfikować, jaki ja mam ten charakter sprzedaży, jak dopasować cenkę, czy on się mieści w kategorię ogólną, czy on się mieści może w ewentualnym wyłączeniu. Kolejna rzecz, GTU-04, tytoń, tutaj bardzo szeroko odniesienie do ustawy o podatku akcyzowym, tak naprawdę bez względu wszystko, co zawiera tytoń, ale też płyn do papierosów elektronicznych, wyrobów nowatorskich, czyli tych podgrzewaczy tytoniu, cały tytoń w tym zakresie GTU-04 sprzedajemy, handlujemy wyrobami tytoniowymi GTU-04 oznaczać powinniśmy i standardowo, tak jak przy każdym przypadku, macie Państwo tutaj troszeczkę rozszerzoną tą definicję, jakie elementy tego tytoniu czy wyrobów tytoniowych wchodzą. Zwróćcie Państwo uwagę, taki przypadek ciekawy, bo nie ma wprost odniesienia do CN-ki, bo bez względu na CN, w jakimkolwiek CN nie znalazłby się tytoń, to już w tym przypadku to oznaczenie GTU-04 będzie miało zastosowanie. Co dalej? GTU-05, odpady, i tu jest pierwsza taka bardzo ciekawa i specyficzna sytuacja, bo mamy tutaj, zwróćcie Państwo uwagę, sprzedajemy, handlujemy odpadami, mamy oznaczenie GTU-05, ale tutaj nie mamy odniesienia do innej ustawy szczególnej, tylko mamy odniesienie do załącznika numer 15 do ustawy o VAT, czyli tak naprawdę mamy odniesienie do tego załącznika numer 15, który dotyczy stosowania obowiązkowego split paymentu. I potencjalnie jest to wiadomość dobra. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś ma takie odpady, to można założyć, że już wcześniej analizował te swoje obowiązki związane z tego rodzaju odpadami przez pryzmat obowiązkowego split paymentu. Więc tą analizę może mieć już dość dobrze ułatwioną. Natomiast tutaj zwracam Państwu uwagę, że jest pewna pułapka. Dlaczego? Dlatego, że ten załącznik numer 15 do ustawy o VAT, już go Państwo tutaj widzicie, poza tym, że zawiera szczegółowe opisanie, o jakich odpadach tu jest mowa, czyli szklane, z papieru, wraki, metalowe i tak dalej, to tutaj, drodzy Państwo, zwracam uwagę, załącznik numer 15 nie odnosi się do kodów CN. Ten załącznik numer 15 odnosi się do kodów PKW. I to może być realny problem, bo przecież teraz my towary już musimy klasyfikować na podstawie kodów CN, a tu w załączniku 15 mamy dalej PKW. Do czego to się sprowadza? Że w takich szczegółowych sytuacjach, to nie jest jedyna, zaraz powiem o następnych, gdzie GTU odnosi nas do załącznika 15 i do kodów PKW, tak naprawdę my musimy trochę zapomnieć o tym, że już są CN-ki i dalej zaglądać też z perspektywy towarów do tych kodów PKW. A to ma jeszcze jedną bardzo negatywny wydźwięk, a mianowicie ma negatywny wydźwięk taki, że jeżeli my byśmy chcieli wystąpić o wiążącą informację stawkową, to na dzień dzisiejszy odnośnie tych towarów tego zrobić nie możemy, bo tak są przepisy skonstruowane, że odnośnie towarów w wiążącej informacji stawkowej możemy zapytać tylko o towary w ramach kodów CN, a nie w ramach PKW. Więc tak nam ustawodawca przepisy skonstruował, że w tym obszarze wiążącej informacji stawkowej na razie uzyskać nie możemy. Te przepisy mają się zmienić i będzie taka możliwość od 1 stycznia 2021, kiedy te regulacje, czyli odniesienie do CN-ek ma zostać wprowadzone takim pakietem przepisów nazwanym Slim VAT, tak, czyli uproszczeniach VAT-owskich. I tam rzeczywiście ma to się stać. Na razie, jeżeli ja mam jakieś wątpliwości z tymi odpadami, wątpliwości z ich klasyfikacją, to o VIS-a nie mam co startować, bo nie dostanę. My już mamy sporo odmów. Musimy tutaj pójść drogą inną, czyli ewentualnie wystąpić z wnioskiem do GUS-u o klasyfikację statystyczną GUS-u. I tutaj jeszcze jedną rzecz dodam. Z tymi odpadami też nie jest łatwo, bo mamy tutaj na przykład w odpadach, zwróćcie Państwo uwagę, odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal, czy surowce wtórne metalowe, czyli mamy też odpady metalowe, a zaraz przejdziemy sobie do kategorii metali i tam też są odpady, czy tak naprawdę złom metalowy. Więc tutaj też, jeżeli mamy odpady metalowe, złom metalowy, też ta analiza musi być bardziej szczegółowo zrobiona, czy to będzie w kategorii GTU-05, czy w kategorii dotyczącej metali. No, nie chciałbym się pomylić, ale chyba to jest GTU-08, jeżeli dobrze pamiętam.
Natomiast co do tych odpadów, jeszcze jedną rzecz dodam, też bardzo częste pytanie, czyli jeżeli ja sprzedaję odpady, tak, oznaczam GTU, ale co w przypadku, jeżeli ja świadczę usługi zagospodarowania odpadami, przetwarzania odpadów, składowania odpadów? Czyli tutaj takie pytanie chyba też mamy, tak, co z usługami? Otóż odpowiadam, drodzy Państwo, to GTU w zakresie odpadów dotyczy tylko dostawy towarów, więc w żadnym obszarze nie dotyczy usług, wszelkiego rodzaju usługi związane z odpadami GTU oznaczane nie będą. Kolejne GTU, też bardzo ciekawe, też bardzo problematyczne, czyli GTU 06. GTU 06, czyli urządzenia elektroniczne i ich części. I tu zwróćcie Państwo uwagę, znowu mamy odniesienie do tego załącznika numer 15, split paymentowego, czyli znowu mamy taką historię, że musimy tam do tego załącznika 15 zajrzeć. I ja tu Państwu do tego załącznika numer 15 zaglądam i taki sam problem jak przy odpadach. Czyli mamy różnego rodzaju towary, typu procesory, komputery, tonery i tak dalej. Natomiast znowu mamy odniesienie do PKView, a nie do kodów CN, co może być delikatnie problematyczne. Tutaj w ramach tej elektroniki mamy też pewne ciekawostki. No ja podam kilka. Pierwsza ciekawostka jest taka, folia typu stretch, prawda? Czyli kategoria elektronika, kategoria urządzenia elektroniczne i folia typu stretch. No pytanie dla ciekawskich, co ma folia typu stretch związanego z elektroniką? Jak ktoś zna odpowiedź, to zapraszam do komentowania na czacie, bo ja od dłuższego czasu nie nad tym zastanawiam. Chyba że ta folia ma jakieś ukryte procesory, o których my, drodzy Państwo, nie wiemy. Natomiast co dalej? Mamy, zwróćcie Państwo uwagę, tutaj ciekawe pozycje, 61-62, jednostki pamięci i urządzenia pamięci trwałej. I tutaj też mamy zawężenie pewne, bo jednostki pamięci, ale tylko dyski HDD. Mamy znowu urządzenia pamięci trwałej, ale tylko dyski SDD, więc tutaj tak naprawdę jest założenie takie, sprzedaję dysk HDD, czy sprzedaję taki nośnik pamięci, to mam w tym przypadku oznaczenie GTU 06, sprzedaję to samo pendrive'a, nawet większej pojemności i już tego oznaczenia mieć nie będę. Tak samo tutaj niżej mamy, zwróćcie Państwo uwagę, to też jest ważne, pakiet oprogramowania użytkowego, oprogramowanie komputerowe, ale wyłącznie na tych dyskach SDD. Więc mówiąc w skrócie, jeżeli ja sprzedam oprogramowanie na płycie, czy na pendrive'ie, czy w chmurze, to nie oznaczam GTU 06, ale jeżeli sprzedam to oprogramowanie na takim dysku, to już to oznaczenie musi znaleźć zastosowanie. Więc ta elektronika dużo budzi problemów. Po pierwsze z uwagi na to, że mamy odniesienie do PKView, po drugie z uwagi na to, że tutaj jest sporo niejasności, w szczególności jeżeli możemy mówić o tych jednostkach pamięci. Natomiast ta elektronika, sporo jest tej elektroniki na rynku, sporo firm się tym zajmuje, natomiast może to też dotyczyć to oznaczenie firm, które na co dzień elektroniką nie handlują. Na przykład jeżeli ja sprzedaję mojemu pracownikowi zużyty komputer. Komputery się mieszczą tutaj w GTU 06, więc sprzedaż takiego komputera już w GTU 06 musi być oznaczona. Odnośnie pytań do GTU 06, też kilka wybrałem. Pierwsze pytanie, czy jeżeli mamy leasing finansowy, kopiarek, drukarek, zaznaczamy GTU 06. Oczywiście w pierwszej kolejności tutaj musimy odpowiedzieć na pytanie, czy kopiarki, drukarki wchodzą w GTU 06. W mojej ocenie mogłyby wchodzić, ale na obecnym kształcie analizy nie, ale powiem ogólnie, no dajmy na to komputery, które na bank wchodzą, no to jeżeli mamy leasing finansowy, to GTU 06 oznaczamy. Z perspektywy VAT-u leasing finansowy jest traktowany na równi ze sprzedażą, a co za tym idzie, jeżeli mamy leasing finansowy urządzeń, które są objęte GTU 06, to również to oznaczenie znajdzie zastosowanie. Natomiast pamiętajcie Państwo z perspektywy sprzedawcy, bo GTU oznacza sprzedawca, więc jeżeli ja jestem leasingobiorcą w leasingu finansowym, to nic oznaczać nie muszę. Jeżeli jestem leasingodawcą, to oznaczenie powinno się znaleźć. Druga rzecz, czy sprzedaż akcesoriów telefonicznych, części naprawczych do telefonów podlega GTU 06? No, pytanie z kategorii nie da się odpowiedzieć, bo nie wszystkie akcesoria i nie wszystkie części będą nam wchodziły w GTU 06, ale jeżeli te części, na przykład, zwróćcie Państwo uwagę, ja wrócę na ten slajd, będą to na przykład procesory do tych telefonów, to już jak najbardziej tak. Jeżeli będzie to obudowa na smartfona, to nie, więc te części też musimy rozpatrywać w tym przypadku indywidualnie.
No i znowu, czy sprzedaż urządzeń, których częściami składowymi są dyski, będą podlegały GTU 06? Odpowiedź brzmi, co zależy. To zależy, czy będziemy mieć tak, że ja sprzedaję czy ja sprzedaję jakieś urządzenie, w którym jest dysk, ale ja go nie sprzedaję tego dysku odrębnie, tylko w ramach urządzenia, czyli sprzedaję jako urządzenie, wówczas co do zasady nie, chyba że samo urządzenie podlega pod GTU 06, natomiast jeżeli ja sprzedaję na fakturze osobno urządzenie, osobno dysk, to wtedy już jak najbardziej oznaczam, bo ten dysk nie jest w ramach z częścią składową czegoś, tylko jest osobnym elementem sprzedaży i wówczas oznaczenie GTU 06 będzie miało w tym przypadku zastosowanie. Kolejna kategoria, GTU 07, kolejna ciekawa, pojazdy oraz części samochodowe. Tutaj zwróćcie Państwo uwagę, też bardzo ciekawa, szeroka kategoria. Ja od razu przejdę do tego slajdu, który to rozpatruje szerzej, czyli mamy kategorię generalnie 8701 i dalsze CN-ek. Mamy tutaj ciągniki, pojazdy silnikowe, samochody. Mamy, drodzy Państwo, pojazd do transportu towarów, pojazdy specjalnego przeznaczenia. Tu mogę wykrzyknik postawić, bo tu będzie część maszyn budowlanych również w tych pojazdach specjalnego przeznaczenia. Ale w tych pojazdach też mamy kod 8708. Zwróćcie Państwo na to uwagę, części i akcesoria do pojazdów silnikowych. Więc tutaj oznaczamy tym GTU nie tylko samą sprzedaż samochodu czy innego pojazdu, ale również sprzedaż części do takiego pojazdu. Więc ja muszę zawsze ocenić, jaki mam pojazd, jaki pojazd sprzedaję, czy on w GTU się mieści. Jeżeli mam pojazd, który się nie mieści, na przykład, nie wiem, tabor kolejowy albo wózki widłowe. One tu nie wchodzą, od razu mówię, więc no takiego wózka widłowego czy taboru kolejowego nie muszę tutaj tym GTU 07 oznaczać. Jeżeli mam sprzedaż samochodu osobowego, tak, to GTU już wówczas zastosowanie znajdzie. Natomiast odnośnie części do tych pojazdów, tu też jest ciekawa historia, bo jeżeli ja sprzedaję części samochodowe, to tak, oznaczam, ale też nie wszystkie, tylko te, które w tym CNC są wymienione. Natomiast jeżeli ja bym sprzedawał części do innego pojazdu, którego nawet tutaj nie ma, dajmy na to już tego wózka widłowego, to w tym przypadku wydawałoby się, że nie oznaczam, ale praktyka jest taka, że jeżeli część do takiego wózka widłowego może być wykorzystana również w pojeździe silnikowym, czyli ta sama część może być i w wózku, i w samochodzie, to już oznaczyć powinienem. Więc dla całej branży motoryzacyjnej, wszystkich firm, które handlują częściami, bardzo duże wyzwanie i bardzo duże zadanie, żeby te części ocenić, zaklasyfikować i w większości przypadków pewnie również tym GTU 07 oznaczać. Jeżeli chodzi o pytania szczególne co do tego, no to mamy, drodzy Państwo, znowu, czy w ramach umowy leasingu samochodu wystawienie faktury dotyczące kolejnych rat podlega GTU? Odpowiedź brzmi, to zależy, czy jest leasing operacyjny, czy jest leasing finansowy. Jak jest leasing operacyjny, to nie oznaczamy GTU 07, bo leasing operacyjny jest usługą. Jak jest leasing finansowy, to ze strony leasingodawcy jak najbardziej oznaczenie GTU 07 znajdzie zastosowanie, bo leasing finansowy jest traktowany na równi ze sprzedażą. Kolejne pytanie, czy sprzedaż szyb samochodowych opon podlega GTU 07? To jest pytanie właśnie pod te części samochodowe. No ja powiem Państwu tak, tą analizę już przeprowadziliśmy wewnętrznie, analizowaliśmy te części i po tej analizie, po tej weryfikacji dochodzimy do wniosku, że zarówno sprzedaż szyb, sprzedaż opon w GTU 07 wchodzić nam nie będzie. Natomiast podkreślam bardzo wyraźnie, jakimikolwiek elementami, częściami tych pojazdów byśmy nie handlowali, nie sprzedawali, tak czy siak musimy tą weryfikację przeprowadzić. Dwa pytania jeszcze do tych części samochodowych. Pierwsze, bardzo ciekawe, bardzo często się pojawiające. Czy usługa serwisowa warsztatowa podlega GTU 07? Co jeśli faktura za naprawę zabiera w osobnych pozycjach wyszczególnione części samochodowe? No i tutaj od razu Państwu mówię, jeżeli mówimy o samej fakturze za usługę serwisową, usługę warsztatową, to tutaj GTU nie ma. Usługi serwisowe, warsztatowe pod GTU nam wchodzić nie będą. Natomiast jeżeli w ramach tej usługi serwisowej mamy również części, no to musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy te części są elementem składowym usługi serwisowej, czy elementem usługi kompleksowej w jednej pozycji na fakturze i wówczas co do zasady nie oznaczamy GTU 07, czy może te części są w osobnej pozycji na fakturze, czyli osobno niejako są sprzedawane, nie jako element usługi kompleksowej. Jeżeli by tak było, to wówczas do tej faktury w zakresie części GTU 07
zastosowanie znajdzie. I jeszcze jedno pytanie, czy faktura z tytułu najmu samochodu osobowego podlega GTU 07? Odpowiedź brzmi nie, nie podlega. GTU 07 dotyczy sprzedaży, a nie usług najmu czy udostępniania. Tak jak nie podlega pod GTU 07 leasing operacyjny, tak i nie podlega najem samochodu osobowego. Kolejna rzecz, kategoria GTU 08, czyli nie myliłem się wcześniej, ósemka to są metale, tu znowu szeroko, zwróćcie Państwo uwagę, metale szlachetne i nieszlachetne i tu też mamy odniesienie do przepisów szczegółowych, mamy odniesienie do załącznika numer 12 do ustawy o VAT, czyli załącznika, który mówi o tak zwanych towarach wrażliwych i mamy znowu odniesienie do załącznika numer 15 do ustawy o VAT, czyli do tego dotyczącego obowiązkowego split paymentu. I tutaj zwróćcie Państwo uwagę, ja tu wymieniam te metale, o których my tu rozmawiamy, w załączniku 12 raczej metale szlachetne, stopy srebra, platyny, irydu, złota i tak dalej, natomiast w załączniku 15 już takie metale, bym powiedział, bardziej powszechne, tak, pręty, druty, kątowniki, profile i tak dalej, więc jakichkolwiek metali byśmy nie sprzedawali, elementów metalowych, tak, w tym elementów już gotowych, takich jak na przykład gdzieś tam kątowniki i tak dalej, to już to GTU 08 znajdzie zastosowanie. I tu zwracam Państwu uwagę na to, co wspominałem przy odpadach, że w ramach tego załącznika 15 mamy również odpady i złom metali nieszlachetnych. Więc jeżeli ja mam złom metalowy, odpady metalowe, to tutaj ja oczywiście tego dzisiaj nie rozstrzygnę, bo to jest zbyt szczegółowa kwestia i specyficzna do konkretnego przypadku, natomiast mogę Państwu powiedzieć i zasugerować, sprawdźcie, czy ten złom będzie w GTU 05 jako odpad, czy będzie w GTU 08 jako metale złom metalowy. Jest ten problem, nasi klienci nam to zgłaszali, no powiem szczerze, w większości przypadków o WIT-y wystąpiliśmy, albo o GUS-y tak naprawdę w tym zakresie i czekamy na odpowiedź, mam nadzieję, że dostaniemy ją w miarę szybko, żeby ta klasyfikacja mogła być tutaj prawidłowa. Kolejne GTU 09, czyli leki, wyroby medyczne. Tutaj przy lekach, wyrobach medycznych zwracam Państwu uwagę, to jest bardzo specyficzna kategoria, jeżeli chodzi o GTU, bo to jest, nazwałbym to, kategoria ruchoma. O ile w poprzednich zakresach mamy konkretne dopasowanie CN-ek, czy dopasowanie PKW, czyli ona jest, powiedzmy, te kategorie są w miarę nieruchome, są w miarę stałe, o tyle w przypadku leków i wyrobów medycznych, tak naprawdę, które z nich będą wchodziły do GTU 09, to, drodzy Państwo, będzie zależało od takiego wykazu sporządzanego przez ministra zdrowia, czyli tych leków, powiedzmy, o trudnej dostępności, trudno dostępnych. I tu jest ważne, bo te wykazy, one są co jakiś czas aktualizowane. Więc to może być tak, że w jednym miesiącu lek, wyrób medyczny, który mamy, jest w tym wykazie, więc będzie objęty w GTU 09, a w drugim miesiącu już nie będzie, więc my też musimy tutaj na bieżąco ten wykaz sprawdzać, analizować, żeby w każdym okresie prawidłowo to GTU dopasować. Tutaj Jędrzej wspomniał, że ich oprogramowanie będzie na to też pozwalało, będzie aktualizowało samo te wykazy, więc myślę, że to też może pewne ułatwienie dla nas w tym przypadku być. I ostatnie GTU towarowe, które mamy, czyli GTU 10, taka kategoria, no może to nie jest, zależy od branży, ale raczej codziennie się nie zdarzająca, czyli sprzedaż budynków, budowli, gruntów i tutaj zwracam Państwu uwagę, jeżeli sprzedajemy budynki, budowle, grunty, oznaczamy GTU 10, oczywiście bardzo często są takie pytania, co jest budynkiem, budowlą, gruntem, to trzeba oceniać z perspektywy klasyfikacji obiektów budowlanych, to nie jest takie proste, ostatnio miałem od klienta pytanie, że wiatę śmietnikową będzie sprzedawał i czy to jest budynkiem, budowlą, no po analizie doszliśmy do wniosku, że to jest budowla. Skoro wiata śmietnikowa jest budowlą, to GTU 010 będzie miało zastosowanie. Natomiast zwracam Państwu uwagę i to jest potwierdzona tak jakby informacja, że są pewne wyłączenia. Skoro przy GTU 10 mówimy o budynkach, budowlach, gruntach, to nie mówimy o lokalach. Nie mówimy o lokalach użytkowych, nie mówimy o lokalach mieszkalnych, czy wreszcie nie mówimy o miejscach postojowych. Więc jeżeli ja mam sprzedaż lokalu, to nie oznaczam GTU 010, jeżeli mam sprzedaż budynku, GTU 10 znajdzie zastosowanie. Co do pytań odnośnie GTU 10, też ich kilka mieliśmy, ja wybrałem takie trzy podstawowe. Pierwsze pytanie, czy sprzedaż lokalu użytkowego sprawę z udziałem w gruncie powinno mieć GTU 10? Bardzo ciekawe pytanie, długo się nad tym zastanawialiśmy, natomiast odpowiedź brzmi,
nie będzie GTU 10, bo ja nie sprzedaję gruntu, tylko sprzedaję lokal z udziałem w gruncie, więc przedmiotem sprzedaży jest lokal, lokal nie wchodzi w GTU 10, nie znajdzie GTU 10 zastosowania. Drugie pytanie, czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu podlega pod GTU 10? No skoro, drodzy Państwo, mamy powiedziane, że wchodzi w tą kategorię sprzedaż gruntów, to również w tą kategorię wchodzi sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu, więc akurat w tym przypadku przy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu w mojej ocenie GTU 10 powinno znaleźć zastosowanie. I ostatni przykład do GTU 10, czy nastosujemy również do leasingu finansowego budynku, budowli, gruntów, to jest ta sama historia, co mówiłem przy samochodach. Jeżeli jest leasing finansowy, jest traktowany na równi ze sprzedażą, więc leasing finansowy budynku, budowli, gruntu z perspektywy leasingodawcy, czyli podmiotu wystawiającego fakturę, powinien być tym GTU 10 oznaczony. I tyle, jeżeli chodzi o pierwszą kategorię, czyli o kategorię GTU 1 do 10, czyli oznaczeń towarowych. Teraz przejdziemy sobie szybko do kolejnych GTU 11, 12, 13, czyli oznaczeń GTU usługowych. I tak pierwsza kategoria, GTU 11, chyba najrzadziej spotykana, są to usługi związane z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, czyli drodzy Państwo, no oczywiście zdarza się, to jest rynek obrotu tymi uprawnieniami do emisji i usługi związane z takim obrotem emisją uprawnień podlegają oznaczeniu GTU 11. Natomiast zaznaczam tutaj, że tu nie podlega oznaczeniu same przeniesienie praw do emisji, ale raczej usługi z tym związane, takie jak usługi brokerskie, jak usługi pośrednictwa właśnie w przenoszeniu tych uprawnień do emisji. Więc w tym zakresie raczej w większości przypadków, nawet jeżeli ja sprzedaję takie uprawnienia, to GTU 11 zastosowania nie znajdzie. Przechodzimy do chyba najciekawszej kategorii, najbardziej problematycznej, czyli GTU 12. W GTU 12 będziemy oznaczać wszelkiego rodzaju usługi niematerialne. I tu zwróćcie Państwo uwagę, jak ten przepis jest szeroko skonstruowany. On mówi, GTU 12 oznaczasz usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, head offices, czyli firm centralnych, reklamowe, badania rynku opinii publicznej, czy wreszcie prac naukowych i rozwojowych. Ten przepis Państwo albo w podobnym kształcie przepis na pewno Państwo doskonale znacie, bo bardzo podobny przepis mamy w podatku źródła, bardzo podobny przepis mamy w artykule 15e CIT, który mówi o wyłączeniach z kosztów podatkowych. Natomiast każdy z tych przepisów jest inny, każdy z tych przepisów brzmi trochę inaczej, więc nie możemy ich jeden do jednego do siebie przykładać. Natomiast, przepraszam, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że potencjalnie w JPK-u ten przepis jest najwęższy, czyli ma najmniejszą kategorię usług, które powinniśmy brać pod uwagę, bo ustawodawca tutaj posłużył się słowem zwrotem wyłącznie. Skoro wyłącznie, to tylko usługi, które są stricte w tym przepisie wymienione, powinny być GTU 12 oznaczane. Nie ma tu na przykład takiej odniesienia takiego, jak mamy w podatku źródła, że usługi o podobnym charakterze, tak? I domyślaj się podatniku, co to jest. Więc potencjalnie z perspektywy usług niematerialnych powinno być łatwo. Praktycznie jest bardzo trudno i tak naprawdę z kim bym nie rozmawiał, z jakimi naszymi klientami bym nie rozmawiał, każdy ma z tym problem, bo co prawda kategoria usług niematerialnych jest zawężona do usług doradczych, ale samo pojęcie usług doradczych jest maksymalnie szerokie. Ja tu już nie będę Państwu się wdawał w szczegóły, co to może być, powiem w skrócie, no jak mamy definicje słownikowe, definicje wypracowane w praktyce, to te usługi doradcze to może być i udzielanie opinii, udzielanie rekomendacji, zaproponowanie czegoś, polecenie czegoś, czy wreszcie analiza i danie informacji, czy coś jest w porządku, czy nie w porządku, wchodzić, to nie wchodzić, czy finansowa, ekonomiczna, gospodarcza, biznesowa i tak dalej. Więc same usługi doradcze są napuchnięte na maksa i tak naprawdę my każdą usługę, którą świadczymy, należy ocenić, czy ona nie mieści się w tej kategorii. Podobnie te same problemy z usługami marketingowymi, z usługami reklamowymi, czy wreszcie z kategorią nową, która również, no, mnie osobiście ciekawi, czyli usługi head office,
usługi firm centralnych, co się w tym mieści. Jeżeli ja mam spółkę matkę i ona przerzuca na spółki córki różne koszty, jest takim centrum usług wspólnych, które z tych kosztów pod GTU-12, które nie, jak to dzielić? No cała historia, drodzy Państwo, na odrębne szkolenie, myślę, że za jakiś czas jakoś nagranie o usługach niematerialnych w różnych ustawach zrobię, porównam, powiem o co chodzi, natomiast tutaj mogę powiedzieć tylko tyle. Indywidualna analiza, ocena, weryfikacja to jest jedyne, co może nam pomóc. A na pewno jakoś przesadnie nam nie pomoże to, że Ministerstwo Finansów zgodnie ze swoimi objaśnieniami powiedziało nam, jakie PKW do tych usług niematerialnych powinno mieć zastosowanie i powiedziało nam na przykład, że do doradczych to PKW takie, 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 takie i takie. No ale to nic nie zmienia, bo jak ja mam usługę jakąkolwiek, to ja najpierw muszę ocenić, czy jest doradcza, dobrać PKW, a potem dopiero patrzeć na nowego JPK. Więc to, że ministerstwo mówi, że takie kody PKW w te usługi doradcze wchodzą, to nie zmienia faktu, że tutaj dużo zabawy i dużo weryfikacji jeszcze przed nami. Ja wybrałem kilka pytań do tych usług doradczych, ich była cała masa, więc wybrałem tylko takie najbardziej, bym powiedział, te, które najczęściej się przewijały tak naprawdę, żeby jak najszerszej grupie odpowiedzieć, ale tych pytań na pewno może być więcej. Pytanie pierwsze, czy GTU-12 ma zastosowanie do sprzedaży zagranicznej? No, odpowiedź prosta, jeżeli zakwalifikuje daną usługę jako usługę niematerialną, w rozumieniu GTU-12, to niezależnie od tego, czy sprzedaję krajową sprzedaż robię, czy zagraniczną, GTU-12 będzie miało zastosowanie. Druga rzecz, czy sprzedaż dotycząca opłat licencyjnych za używanie praw znaków towarowych, sprzedaż praw autorskich wchodzi w GTU-12? Bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie z tej przyczyny, że podatnicy często te usługi niematerialne identyfikują z licencjami, bo tak na przykład o tym mówi artykuł 15e ustawy o CIT. Ja już wyjaśniam, nie, na potrzeby JPK opłaty licencyjne, licencje, sprzedaż praw autorskich nie wchodzą w GTU-12. To nie są usługi niematerialne. Kolejne pytanie. Czy faktury sprzedaży za pozycjonowanie strony internetowej, pozycjonowanie serwisu, usługi IT, usługi projektowe związane z oprogramowaniem podlegają GTU-12? Odpowiadam, drodzy Państwo, to zależy. Ja to pytanie dzielę na dwie części. Część pierwsza, pozycjonowanie strony internetowej, pozycjonowanie serwisu, tak, wchodzi w GTU-12, bo to może być traktowane jako usługi reklamowe, marketingowe, związane z pozycjonowaniem. Natomiast pozostała część, usługi IT, usługi projektowania oprogramowania, nie wchodzą, bo to nie są usługi niematerialne, nie mieszczą się w tej kategorii, to są usługi informatyczne, programistyczne i tutaj GTU-12 zastosowania mieć nie będzie. I jeszcze jedno bardzo ciekawe pytanie, czy w przypadku importu usług niematerialnych jest obowiązek stosowania kodów GTU? No tutaj odpowiedź brzmi, tak jak przy każdym imporcie usług, takiego obowiązku mieć nie będziemy. Ja jeszcze mogę powiedzieć o jednej rzeczy, dosłownie z dzisiaj pytanie od mojego klienta, co z usługami ubezpieczeniowymi, czy one wchodzą w GTU-12, czy nie, bo na gruncie podatku źródła pojawiają się nowe wyroki, które mówią o tym, że usługi ubezpieczeniowe wchodzą. Ja odpowiadam wprost, usługi ubezpieczeniowe nie wchodzą w GTU-12, nie zostały tam wymienione. No i ostatnie GTU, które nam zostało w naszym dzisiaj szybkim webinarze i szybkim podsumowaniu kodów GTU, to jest GTU-13, usługi transportowe i gospodarki magazynowej, też bardzo szeroka kategoria, natomiast od razu Państwu mówię, że wcale ta kategoria taka szeroka nie jest, bo jak spojrzymy sobie na to PKW, do których te usługi transportowe się odnoszą, to dochodzimy do wniosku, że jest węziej niż myśleliśmy. Dlaczego? Po pierwsze, te oznaczamy GTU-13 tylko usługi transportu drogowego, czyli nie wchodzi nam w to, spójrzcie tutaj, transport kolejowy, morski, lotniczy, wynajem samochodów, usługi przeprowadzkowe. To musi być transport drogowy, pierwsza rzecz. Druga rzecz, jest to tylko transport towarów, a więc nie wchodzi nam już w tą kategorię jakikolwiek przewóz osób, więc musi być to transport drogowy i transport towarów, więc już nie osoby, nie transport kolejowy inny, więc tą kategorię mamy zawężoną. Co więcej, ta kategoria ma dwa bardzo ważne wyłączenia, czyli GTU-13 nie ma zastosowania do usług pocztowych i nie ma zastosowania do usług kurierskich, więc też to zawężenie tutaj mamy. Usługi kuriera nie, tylko usługi
transportowe. Tutaj od razu mogę Państwu powiedzieć, bardzo często mam takie pytanie od moich klientów, chyba też w tych pytaniach poniżej ono się znajdzie, ale ja już o nim powiem. To jest pytanie takie, co w przypadku, jeżeli ja mam na przykład dostawę towarów i osobno fakturuję kontrahenta za transport. Czy ta usługa transportowa, taka faktura towar plus transport, podlega oznaczeniu GTU 13, czy nie? No ja powiem Państwu tak, różne są szkoły, my nawet wewnętrznie tutaj z moimi kolegami mamy na ten temat spory, czy to oznaczać, czy nie, czy ten transport jest osobno, czy ten transport jest elementem usługi świadczenia kompleksowego. Można na ten temat dyskutować. Moim osobistym, prywatnym zdaniem, jeżeli ten transport jest osobną pozycją na fakturze, jest to transport drogowy towarów, ja bym GTU 13 z daleko posuniętego bezpieczeństwa, ale też takiego spojrzenia w ogóle w oderwaniu od świadczenia kompleksowego, ja bym to GTU 13 oznaczał, natomiast akurat w tym przypadku zaznaczam, głosy na rynku, głosy doradców mogą być w tym przypadku różne. To jest jedna rzecz w ramach GTU 13, czyli usługi transportowe. Druga rzecz w ramach GTU 13 to są usługi magazynowe. Magazynowe, czyli magazynowanie, przechowywanie różnej maści towarów. Zwracam Państwu tutaj uwagę, i są to usługi magazynowania, czyli tej obsługi magazynowej, usługi przechowania. Nie dotyczy to, drodzy Państwo, wynajmu magazynów, nie dotyczy to wynajmu powierzchni, więc ja mam sam wynajem magazynu, to mi w to GTU 13 wchodzić nie będzie. Nie dotyczy to wreszcie usług około transportowych, około magazynowych. Nie dotyczy to usług logistycznych, nie dotyczy to usług spedycyjnych w tym zakresie, nie dotyczy to badania jakości, liczenia towaru, czy nie dotyczy to wreszcie pakowania czy etykietowania. Więc te wszystkie usługi, które mogą być związane z gospodarką magazynową, ale nie są usługami magazynowania, przechowywania, tylko są spedycją, logistyką, pakowaniem, przepakowywaniem, etykietowaniem, w to GTU 13 wchodzić nam nie będą. Oczywiście, jeżeli mamy usługę magazynowania plus inne i to na przykład jest na jednej fakturze, to też musimy ocenić, czy to jest usługa kompleksowa, co nadaje zasadniczy charakter, czy po przypadkiem tym główną usługą nie będzie usługa magazynowa. Jak tak, to może to ten kod GTU się pojawić. Jeżeli natomiast jest to, mówiąc w największym skrócie, taka usługa o charakterze ogólnym, magazynowa, tak, jeżeli są to osobno usługi pakowania i tak dalej, to w GTU 13 wchodzić nam nie będzie. Co do pytań do GTU 13, tutaj ich jest bardzo dużo, ja takie wybrane tylko Państwu podam, krótkie, dłuższe. Pytanie pierwsze, czy transport żywności podlega GTU 13? Żywność jest towarem, jeżeli ten transport żywności jest drogowy, tak, wchodzi w GTU 13. Drugie pytanie, czy przewóz osób podlega GTU 13? Odpowiadam nie, tylko przewóz towarów i nie żywych towarów. No, taki żart troszkę z wąsem, ale towar, osoby nie. Dalej, drodzy Państwo, czy faktury sprzedaży na usługę transportową dotyczącą dostawy towarów zafakturowane na oddzielnej fakturze podlega GTU 13? Tak, podlega, jeżeli to jest odrębna faktura, to dla mnie bezdyskusyjne. Jeżeli to jest na tej samej fakturze, tylko w odrębnej pozycji, czyli druga część pytania, jest dyskusja, ja bym GTU 13 oznaczał. Czy refaktura kosztów transportu podlega oznaczeniu GTU 13? Tak jak Państwu już mówiłem, refakturowanie to jest normalna sprzedaż, więc refaktura kosztów transportu również GTU 13 tak. Natomiast druga część pytania, jeżeli jest to refaktura koszt usługi kurierskiej, GTU 13 zastosowania w tym przypadku nie znajdzie. Kolejna rzecz, czy świadczenie usługi spedycyjnej podlega GTU 13? Już skracam to pytanie. Tak jak mówiłem, spedycja GTU 13 nie ma zastosowania. Dwa pytania jeszcze, czy usługa najmu powierzchni magazynowej podlega, nie podlega, tak jak mówiłem, usługa magazynowania, przechowywania, tak, usługi najmu powierzchni magazynowej GTU 13 nie znajdzie zastosowania. I ostatnia rzecz, usługa pakowania paczek, rozładunku, prace logistyczne na terenie magazynu, jeżeli to są usługi osobne od magazynowania i nie są w ramach kompleksowej usługi magazynowania, nie będą wchodziły w GTU
13. Tyle, drodzy Państwo, jeśli chodzi o oznaczenia GTU w ujęciu ogólnym, w ujęciu szczegółowym. Oczywiście mamy webinar, więc ja się staram streszczać, jak najwięcej powiedzieć, jak najwięcej szczegółów, natomiast tak jak wspomniałem, na pewno wymagają te nasze wszystkie usługi, na nasze towary, nasza sprzedaż, dokładnej analizy, dopasowania kodów CN, dopasowania kodów PKVU, także tutaj bardzo szczegółowo musimy zawsze tą analizę przeprowadzić. Im robimy to lepiej teraz, tym mniej błędów popełnimy w JPK-u, tym na mniejszą odpowiedzialność się narazimy. Za chwilę, drodzy Państwo, Jędrzej powie Państwu już dalej szczegóły o tym swoim oprogramowaniu, tej wyszukiwarce kodów GTU, natomiast ja tylko jeszcze jedną rzecz powiem tak trochę w oderwaniu od JPK-a, w oderwaniu od kodów GTU. Tutaj na ostatnim slajdzie macie Państwo świeżutki z 15 października, absolutnie przełomowy i absolutnie ważny wyrok dotyczący ulgi na złe długi. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że że polskie warunki ograniczające stosowanie ulgi na złe długi po stronie wierzyciela są niezgodne z dyrektywą, czyli warunki, które mówiły o tym, że ja nie mogę skorygować jako wierzyciel VAT-u należnego, dlatego że dłużnik uciekł w likwidację, upadłość, restrukturyzację, czy wreszcie dłużnik został wykreślony z rejestru, są niezgodne z dyrektywą. Co to znaczy? To znaczy, że wszyscy z Państwa, którzy do tej pory na przykład nie skorygowali VAT-u należnego, bo nie mieli takiego prawa formalnie zgodnie z polskimi przepisami, bo dłużnicy pouciekali, możecie Państwo to teraz zrobić. Także zachęcam do zweryfikowania, sprawdzenia rozliczeń za lata poprzednie, bo tutaj VAT można śmiało sobie odzyskać. Ale to tak pobocznie mówię, chwalimy się tym, bo tutaj partner z naszej kancelarii, Daniel Wieckowski, bardzo aktywny udział brał w tej sprawie i też przyczynił się do wydania tego wyroku, ale już nie męczę, drodzy Państwo, dalej. Oddaję głos Jędrzejowi. Dziękuję bardzo za moją część. Włączę się jeszcze na koniec, żeby się pożegnać z Państwem. Natomiast teraz Jędrzej, kilka słów o swoim nowym oprogramowaniu. Dobrze, dziękuję serdecznie za krótkie wprowadzenie. Witam ponownie Państwa. Ja w tej części dotyczącej GTU będę chciał Państwu przybliżyć najnowsze nasze dziecko, czyli właśnie wyszukiwarkę kodów GTU. My oczywiście jesteśmy producentem oprogramowania, a w tym również JPK-ów, stąd też tak naprawdę wyszukiwarka GTU jest jak gdyby naturalną konsekwencją naszych prac, które toczymy z klientami, które świadczymy usługi dla klientów w zakresie różnego rodzaju oprogramowania. Ja tytułem po prostu przypomnienia jeszcze wyświetlę, tak, że produkujemy różnego rodzaju oprogramowanie dla klientów, a w tym w szczególności oczywiście Hogarth JPK, który obsługuje wszystkie struktury, w tym oczywiście najnowszą strukturę V7M czy K. I w trybie tych prac z klientami oczywiście przeprowadzamy szereg rozwiązań automatyzujących nadawanie kodów GTU i w ramach tego w sposób naturalny pojawiła się potrzeba płynąca od naszych klientów w zakresie właśnie wyszukiwania prawidłowych kodów GTU. I tutaj w efekcie tych prac właśnie powstała tak zwana wyszukiwarka kodów GTU, czyli to, co tutaj Marcin wspominał odnośnie kodów CN, kodów EAN, kodów PKWU i odpowiedniego ich zamapowania na kody GTU. W przepisach wyraźnie jest powiedziane właśnie, czy też jest w ustawie o VAT, są wyraźne odnośniki do odpowiednich rozporządzeń, które wskazują na określone kody EAN, CN czy PKW i U. I teraz jeśli Państwo macie produkty pokategoryzowane na odpowiednie kody CN, EAN czy PKW i U, co oczywiście wymaga czasami wsparcia tutaj prawnego, chociażby ze strony kancelarii Marcina, to jeżeli Państwo macie już takie kodyfikacje określone, to potem należy odpowiednio zamapować to na kody GTU i do tego służy ta wyszukiwarka, tak? Czyli jeżeli mamy określone kody CN, EAN czy PKWU, to wpisując określony kod CN, PKWU czy EAN, możemy poszukać informacji, na jaki kod GTU powinien on być zamapowany.
Wyszukiwarka także pozwala na to, aby wpisać chociażby fragment nazwy, tak, nazwy towaru i usługi i wyświetli nam wszystkie kody EAN, CN czy PKWiU, które są zamapowane do określonych kodów GTU. Do tego służy ona wprost, ta wyszukiwarka. Wyniknęło to, tak jak mówię, z pracy z klientami i potrzeby takiego wyszukiwania szybkiego. Jest to zebranie tak naprawdę wszystkich zapisów w umowie, w ustawie, które wskazują właśnie na określone kody, jakie powinny wskazywać na określone kody GTU. Nasza wyszukiwarka jest dostępna tutaj na stronie, to znaczy na tę stronę, jak wejdziemy, Państwo znajdziecie więcej informacji, tam można do nas napisać chociażby, że jesteście Państwo zainteresowani zakupem, jeśli to będzie dla Państwa interesujące. Tymczasem przejdę już po tym krótkim wstępie, co to jest wyszukiwarka kodów GTU, do zaprezentowania Państwu, jak to wygląda, jak się z tego korzysta i jakie korzyści ma ta wyszukiwarka, co ona ułatwi czy uprości, mam nadzieję, Państwu obsługę samego wskazania określonych kodów GTU. Zatem aplikacja jest samoinstalowalna na każdej stacji roboczej. W związku z tym, jeśli Państwo zakupicie taką wyszukiwarkę, to należy ją po prostu na stacji roboczej zainstalować. Ja sobie tutaj dwa razy kliknę. System mnie zapyta, czy chcę zainstalować, mówię, że tak, dla wszystkich użytkowników na komputerze, dalej. Oczywiście, jeśli Państwo nie macie uprawnień, to administrator Państwu taką instalację może przeprowadzić. Po zainstalowaniu aplikacji dostajemy skrót na pulpicie i już możemy z oprogramowania uruchomimy aplikację. Aplikacja jest sprzedawana w subskrypcji, czyli w dostępie miesięcznym. Jeżeli nam będzie się zbliżał koniec tej subskrypcji, to system nas o tym poinformuje, że się zbliża koniec, więc należałoby rozważyć przedłużenie licencji. Natomiast jeżeli mamy aktywną licencję, możemy z aplikacji korzystać i wyszukiwać kody GTU, czy wyszukiwać produkty, do jakich potencjalnie kodów GTU powinny one przynależeć. Jak wejdziemy sobie do aplikacji, pierwsza rzecz to może oczywiście tutaj warto wspomnieć, że są wszystkie kody wypisane i podstawy prawne, na podstawie których są odpowiednio mapowania wykonane. I teraz, jeżeli znamy określony kod PKWiU, CN bądź EAN naszego produktu, to możemy wprost tutaj skorzystać z wyszukiwania według określonego kodu. Ja sobie tutaj wpiszę kod 26 20 210, czyli to są te nasze pamięci. Wskażę, że to jest kod PKWiU, bo wiem, że jest to mój kod PKWiU i zobaczmy, czy system nam wyszuka. Tak, system wyszukał, że są to jednostki pamięci. To, co, o czym tu Marcin wspominał, co warto jest nadmienić, że są wyłączenia i to też jest tu uwzględnione w naszej aplikacji. Jest ten kod mapowany, powinien być mapowany do GTU 06, ale trzeba pamiętać, że wyłącznie dyski twarde HDD z tego kodu PKWiU są mapowane do GTU 06. I tak jak Państwo widzicie, wpisując tu odpowiedni kod EAN PKWiU czy CN, dostaniemy taką informację. To jest jak gdyby jedna metoda wyszukiwania, oczywiście taka, powiedzmy sobie, najbardziej bezpośrednia, kiedy znamy określony kod. Natomiast możemy też skorzystać z wyszukiwania za pomocą maski. Do czego to służy? No to służy właśnie między innymi do tego, że jeśli nie mamy pełnego kodu PKWiU albo nie pamiętamy pełnego kodu PKWiU, ale gdzieś w głowie nam się kołacze, że tam gdzieś w środku w tym kodzie było 202, tak? Czyli proszę sobie przypomnieć, 26 20 210, to był ten kod, który jest pełny. Natomiast tutaj nie musimy się już martwić o te kropki, o przecinki. Pamiętamy, że gdzieś w środku było 202. Wystarczy, że wpiszemy ten fragment kodu 202, naciśniemy przycisk wyszukaj i proszę zobaczyć, system nam wyświetli wszystkie te kody,
czy to EAN, czy CN, czy PKWiU, które w środku mają ten ciąg znaków 202, tak? Tak jak tu Państwo widzicie, w tym przypadku, czy w tym przypadku, proszę zobaczyć, że 202 nam się tutaj powtarza, a tu są te nasze jednostki pamięci, czyli kod PKWiU w nomenklaturze 2008 roku i jednostki pamięci. Tu mamy też te informacje o wyłączeniach i tu zamapowanie do GTU 06. Możemy także skorzystać z wyszukiwania fragmentem tekstu, tak? Czyli jeżeli tu wpiszemy sobie py, amy i ę, powiedzmy, że pamiętamy, że to chyba było pamięci czy pamięć, więc możemy wpisać po prostu pamię, tak? I ciach, jak naciśniemy sobie wyszukiwanie, to system nam pokaże wszystkie te towary i usługi, które w nazwie mają pamię, pamię, tak? Pamięci, pamięć. Zatem także po fragmencie nazwy możemy tutaj w tym wyszukiwaniu kodów za pomocą maski wyszukiwać. No i ostatnia rzecz, która jest też bardzo pomocna, możemy przejrzeć całą mapę. Tak, jeśli sobie tutaj wybierzemy tę funkcję przegląd siatki mapowań, mamy pełną całą mapę, mapę kodów GTU, czyli od 01 do 013, oczywiście z wyłączeniem kodów, tych, których się nie da zamapować, tu możemy, czyli dziesiątki, jedenastki, możemy sobie wybrać kod GTU 06, zobaczyć jakie tutaj są mapowane, możemy przeglądać całość, możemy sobie grupować, czyli powiedzmy przesunąć sobie GTU na początek, po to, żebyśmy mieli po kolei, możemy też filtrować po określonych kodach w nomenklaturze PKWiU na przykład 15, które są mapowane. Czyli tego rodzaju, różnego rodzaju wyszukiwania, filtrowania możemy tutaj zastosować, jak również możemy sobie pogrupować. Tak jak przesuniemy sobie tutaj do góry, to proszę zobaczyć, będziemy mieli pogrupowane GTU 01, GTU 02, GTU 03. To są te możliwości, jakie daje nam aplikacja. I to, co tutaj chciałem jeszcze pokazać, co myślę, że jest też bardzo pomocne, znów możemy tutaj wypisać fragment kodu albo fragment tekstu, tak? Czyli możemy sobie tutaj wpisać na przykład PO, PI, U, tak? Czyli wszystkie te towary, które w nazwie mają popiół, tak? Wtedy uzyskamy wszystkie te kody EAN, kody PKWiU czy CN, które w nazwie mają popiół i ich mapowania, tak? Tutaj GTU 08. Oczywiście możemy analogicznie alkohol wpisać i wyskoczą nam wszystkie te, które mają w nazwie alkohol, czy na przykład nasze słynne metale, o których tutaj Marcin też wspominał. Czyli takie możliwości daje nam aplikacja. Ona również tutaj jest wyposażona w instrukcję obsługi czy dokumentację, za pomocą której możemy przeczytać, ewentualnie upewnić się, w jaki sposób z samej aplikacji korzystać. Dzisiaj taka krótka prezentacja naszego najnowszego dziecka, czyli wyszukiwarki kodów GTU. Tak jak wspominałem, jesteśmy producentem różnego rodzaju modułów i aplikacji, które służą do wsparcia przedsiębiorców, w szczególności z dostosowaniem do polskich przepisów prawnych. Stąd też tutaj także nadmieniałem na temat chociażby Smopla dla firm farmaceutycznych, gdzie jesteśmy także producentem. Natomiast skupiliśmy się dzisiaj na wyszukiwarce kodów GTU, którą chciałem Państwu pokazać, więc oczywiście zachęcamy do zainteresowania tym naszym najnowszym modułem, który cieszy się już szerokim zainteresowaniem. To, co jeszcze warto jest tutaj nadmienić tytułem zakończenia, tak jak wspominałem, jesteśmy producentem różnego rodzaju oprogramowania, ściśle współpracujemy z LTCA. W najbliższym czasie też planujemy rozpocząć sprzedaż kolejnego naszego produktu wspólnego, czyli aplikacji do obsługi należytej staranności w zakresie podatku u źródła. Na ten temat na pewno Państwo znajdziecie sporo informacji na webinarach LTCA i wkrótce też chcemy udostępnić takie rozwiązanie dla naszych i klientów kancelarii. I to właściwie tytułem zakończenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że ta moja część była treściwa, dzisiaj nie przeładowana, nie za długo, ale myślę, że treściwie, krótko, zwięźle i na temat wyszukiwarki, która jest już dostępna na rynku, jest ona w subskrypcji,
miesięcznej, także zachęcamy do zainteresowania. Tutaj macie Państwo też link dla tych z Państwa, którzy by chcieliby zakupić bądź zadać więcej dodatkowych pytań nam w tym zakresie. Dziękuję ślicznie za uwagę. W moim imieniu, jak również Marcina, oddaję głos jeszcze Marcinowi, żeby z Państwem się pożegnał. Dziękuję ślicznie i do następnego razu. Dzięki, Jędrzej. Ja tylko tak końcowo jeszcze raz dziękuję Państwu wszystkim za uwagę. Bardzo nam miło, że tak licznie Państwo w naszym webinarze uczestniczyliście. Jeżeli byście mieli jakiekolwiek pytania, wątpliwości, chcielibyście Państwo poszukiwać wsparcia w zakresie wdrożenia JPK w aspekcie prawno-podatkowym, zapraszam do naszej kancelarii. W zakresie informatycznym zapraszam do Hogarta. Także wszystkiego dobrego wszystkim życzę i mam nadzieję, że dzisiejsze informacje były pomocne. A jeszcze na koniec, jeszcze raz bym Państwa serdecznie zapraszał do odwiedzenia, że się już śmieję, do odwiedzania moich social mediów. Zapraszam na mój kanał na YouTubie, profil na Facebooku. Jeszcze raz będzie mi bardzo miło, jeżeli Państwo będziecie moje poczynania również medialne w tym obszarze śledzić. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Pozdrawiamy.